Otóż zgromadziliśmy się tutaj dlatego, że nie chcemy ulegać szantażom emocjonalnym. Nikt nam nie będzie mówił, kiedy mamy, co mamy robić we własnym kraju. Uważamy, że w naszym kraju, jeżeli istnieje choćby najmniejsze zagrożenie dla choćby jednej osoby, to mamy prawo powiedzieć nie. I tak chcemy zrobić, jeżeli chodzi o imigrantów. Uczymy się na błędach z Zachodu. Wiemy, że włodarz tego miasta, Rafał Dudkiewicz, uważa trochę inaczej. I przyszliśmy mu przypomnieć, że jednak ludzie go wynieśli na stanowisko, które piastuje i ludzie z tego stanowiska mogą go ściągnąć. Wiemy, że pan Rafał żyje dobrze ze środowiskami żydowskimi, niemieckimi. Miesiąc temu dostał medal nawet od Niemców. Chcielibyśmy, żeby żył również dobrze z Polakami, z obywatelami polskimi. I dlatego właśnie dzisiaj będziemy mu tu głośno skandować. Więc na początek może na rozgrzewkę. Zaczniemy. Nie piesza raba! Wrocławiu, nie piesza raba! Nie piesza raba! Wrocławiu, nie piesza raba! Niewątpliwie jedną z takich osób, która pieniądze z Brukseli darzy czcią, jest Rafał Dudkiewicz, który ponad tydzień temu dokonał bardzo haniebnej rzeczy. Otóż, nie zasięgając on opinii mieszkańców ani Rady Miasta, postanowił podpisać się pod powstaniem tzw. Unii Miast, której głównym celem jest ubogacenie kulturowe naszego otoczenia. Czy nie brzmi to trochę zabawnie, że osoba, która nawet nie mieszka we Wrocławiu, nie płaci tu podatków, rzekomo w imieniu wrocławian, z którymi tego nawet nie konsultowano, podpisuje się w ich imieniu za sprowadzeniem imigrantów do naszego miasta? Dlaczego prezydent Wrocławia oraz inni przedstawiciele miast wojewódzkich ulegają się pod apelem jakiegoś błazna, który zna lepiej hotele na Maderze niż historię własnego państwa? Zapewne wiecie, o kim mówię. A pani skąd jest? No, moi rodzice przyjechali. A nie, ja się pytam o panią, a nie o pani rodziców. A twoi tak, naprawdę? Urodzeni są we Wrocławiu. A dziadkowie urodzili się we Wrocławiu? Tak. Tak, ale skoro pani rodzice są ze wschodu, to tak dalej są Kresowiakami, a nie są... A Kresy to przepraszam bardzo, co oni nie byli obywatelami Ukrainy. Ale na pewno... A skąd pani wie, kim są jego dziadkowie? A co pani gada? A co pani gada? Pani zaczepia tak jak wy nas o nasze pochodzenie. Właśnie, no naprawdę? O kurde, no naprawdę. Szanujmy to. Tutaj są Polacy i tu jest Polska. Wszyscy we Wrocławiu są skądś. Polacy przyjechali i ze wschodu, z zagranicy, z Francji, z Grecji, z różnych miejsc. Zgadza się, ale mój nawet teść jeśli jest oni z Grecji, tu są, moja teściowa jest Polką, ale urodziła rozumiem, się we Francji. Nawet jeśli oni tu są, to na pewno jako będąc w Polsce szanują to, że tutaj są, szanują nasze zasady, naszą tożsamość kulturową. Jest wielu takich cudzoziemców, ale niech pani zobaczy. Czy znasz takiego ale człowieka? Proszę pani, to jest błędna retoryka. Niech ale pani. Ale my znamy tu ludzi, którzy mieszkają, są z dobrze. Innych krajów, zarabskich i szanują naprawdę nas. Tak, i chcemy, żebyśmy ale, my też ich ale to, czego dotyczyła ta manifestacja, dotyczy tego, co się dzieje na Zachodzie, tego, co się dzieje we Francji, w Niemczech. Widziała pani ostatnie wydarzenia w Hamburgu? Co tam się dzieje? Posłuchaj. Chodzi o niszczenie naszej kultury. My mamy tu wielokulturowy Wrocław od dziesiątek lat. Każdy ja to rozumiem. Z nas tu gdzieś przyjechał, ma jakieś korzenie. Ja to rozumiem. I bardzo chętnie będziemy przyjmować następnych ludzi, bo nas tak samo ktoś przyjął. Ja rozumiem. Można przyjmować, tak. Jeżeli oni będą szanować to, że tu szanuję. Są i nie będą niszczyć tego, co tu jest, wszyscy, naszej kultury. Wszyscy, którzy żyją we Wrocławiu, szanują naszą kulturę. Proszę zobaczyć wszyscy. Na Paryż, proszę zobaczyć ale na Londyn. Ale my jesteśmy we Wrocławiu. Duże miasta w Europie. Wrocław jest bezpieczny i oni ale przyjadą i zrobią to samo, co z Paryżem. Przyjedzie, przyjeżdżają i my ich szanujemy. Ci przyjadą, których pani Merkel zaprasza. Ale my jesteśmy w Polsce. Których pochodzenie ciężko zidentyfikować nawet, bo ale nie wiadomo, to, czy on jest z Somalii, jeśli, z Libii, bo on paszport do Morza Śródziemnego wyrzuci. Może być z Somalii. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego masz coś przeciwko? To niech pani do domu go zaprosi. Ale to prosta retoryka, jeżeli pani chce przyjmować... Dobra, ja go zapraszam. No naprawdę, poklaszczamy dla pani! Niech pani go do domu zaprosi, naprawdę! No zobaczymy, jak pani będzie śpiewać, jak on do pani przyjdzie. Zobaczymy. No naprawdę, zobaczymy. Ale to będzie na pani prywatnym gruncie, oczywiście, że tak. A co na to pani może? A
przeciw. A co na to pani może? Dokładnie myśli tak samo. Tak samo, tak. Ja mu gratuluję. No. Bo jeżeli ktoś wyraża jasny sprzeciw, wszyscy jesteśmy skądś, pamiętajcie o tym. Jest tak, tych ludzi, nie urodziliśmy się chyba do tego prawa, jako Polak. No. Dziękuję wam bardzo. No, ja proszę bardzo. Się teraz odbywa. Przy takim poziomie nienawiści ze strony partii rządzącej i przy tak miernej i biernej postawie opozycji, ja się nie dziwię tym ludziom, że przepraszam, ja się nie dziwię tym nam, że my się boimy. Kogo? To ta inicjatywa, podpisanie deklaracji o współdziałaniu w dziedzinie migracji, podpisane przez 11 polskich miast, to jest pierwszy raz, kiedy władze polskie, na razie lokalne, na razie tylko z dużych ośrodków miejskich, ale to jest pierwsza inicjatywa władz w Polsce, po uchodźczach. I nie możemy pozwolić na to, żeby ta inicjatywa poszła na zmarnowanie.